Hej kochani, zapraszam Was na nowy film. Dzień dobry, budzimy się dziś razem i będziemy razem spędzać początek dnia. Będzie to taki mój get ready with me, ale trochę bardziej shower routine. Pokażę Wam moją poranną pielęgnację i jak zaczynam dzień. Dziś rano obudził mnie listonosz i przyniósł mi dwie przesyłki. Jedna z nich to książki, które zamówiłam sobie z Anglii, książki youtuberów. Niektóre dla mnie, niektóre dla Darka i bardzo się z nich cieszę. A druga paczka to nowość od Niwa, Caring Shower Silk Mousse. I zabieram go ze sobą pod prysznic i będziemy testować. Uwielbiam brać kąpiele, ale rano nie mam na to czasu. Zwykle kąpiele zostawiam sobie na wieczór, także rano biorę prysznic, żeby się obudzić, ale chcę też tę skórę pielęgnować. I dziś pod prysznicem testuję nowości od Niwa, takie cudowne musy. Jeszcze chyba nigdy nie testowałam trzech produktów pod prysznic na raz, ale dzięki temu mogę Wam je porównać i opowiedzieć, co o nich sądzę. Ale najpierw po skończeniu prysznica przechodzimy do śniadania i do kawki. Robię sobie dziś kawę mrożoną, ponieważ jest gorąco i kawa też ma taką fajną pianę. Do tego robię sobie kanapki, takie tosty z awokado i pomidorem, moje ulubione. I jeszcze dodatkowo przyprawiam to wszystko pieprzem i nasionami słonecznika. S'entendre, laisse-moi te tenter ma vie. Sera belle tu... Teraz mogę poczytać sobie wasze komentarze, obejrzeć coś na YouTubie podczas jedzenia śniadanka. Teraz kochani, zabieram się za makijaż, zrobię sobie taki mój dzienny makijaż. Razem z Wami tutaj sobie do Was pogadam. I przy okazji pomyślałam, że odpowiem na kilka Waszych pytań. Zrobimy sobie takie luźne Get Ready With Me. Podobny film widziałam ostatnio u mojej siostry. Właśnie podczas szykowania sobie z Wami rozmawiała. Ja akurat jestem sama, Darek wyjechał, więc mam troszkę więcej czasu dla siebie. Mam czas na nagrywanie, mam czas na testowanie. Ja po prostu uwielbiam takie dni, chwila dla siebie. Będę mogła sobie poczytać jakąś książkę, obejrzeć jakiś mój serial. I stwierdziłam, że właśnie zrobię sobie troszkę takie Q&A. Teraz podczas filmu zrobię coś innego, także zaraz wskoczę na Instagram i poproszę Was o zadawanie pytań. Jak jeszcze nie śledzicie mnie na moim Instasnapie, to wystarczy, że klikniecie moją ikonkę, wtedy zobaczycie, jakie filmy dla Was tego dnia nagrywałam, jakie snapy. Trochę pomadki, zanim wejdę na Instasnapa. Kochani, właśnie nagrywam dla Was takie fajne Get Ready With Me, w którym odpowiem też na kilka Waszych pytań, także pod ostatnim zdjęciem możecie zadawać pytania i trzymajcie kciuki, żebym na nie odpowiedziała. No dobra, będziemy czekać na pytania, a w międzyczasie się jeszcze szykuję. Jak mnie już dobrze znacie, to wiecie, że muszę mieć podkreślone brwi, żeby w ogóle zacząć dzień. Oczu nie muszę malować, ale brwi muszą być. Nie uwierzycie, właśnie była u mnie sąsiadka i pomagamy jej wyłączyć telefon, bo nie umiała. I nie umiałam też wyłączyć i sąsiadka mówi, a tego pana... Darka nie ma, może on by umiał. Ja mówię, no nie ma, wracę jutro. Okej, jest baza to cienie. I zrobię sobie taki lekko złotawy, łososiowy troszeczkę makijaż. Teraz zrobię rzęski i zaraz do Was wrócę. Okej, kochani, już mam makijaż gotowy. Jeszcze będę musiała wysuszyć sobie włosy i wybrać ubrania, ale najpierw opowiadam Wam troszkę o tych produktach i odpowiem na Wasze pytania. Jak wiecie, ja uwielbiam konsystencję piany, musu pod prysznic i bardzo ucieszyłam się, że Niwa właśnie wprowadza ten produkt w Polsce. Także mamy trzy warianty zapachowe. Pierwszy Cream Soft Almond Oil. Bardzo podoba mi się ten zapach. Jest niesamowicie delikatny. Jest tutaj wyczuwalny zapach, ale naprawdę, jeżeli nie lubicie ostrych zapachów, to będzie fajny dla Was, bo jest bardzo łagodny, taki zapach miękkości, no nie wiem, jak to inaczej opisać. Drugi Silky Skin z ekstraktem z jedwabiu. To jest mój ulubieniec, jeżeli chodzi o zapach. Ten mi się podoba najbardziej z tych wszystkich trzech, ale wszystkie trzy są bardzo ładne i delikatne. Natomiast ten jest troszeczkę mocniej wyczuwalny od pierwszego i ma troszeczkę inne nuty zapachowe. Natomiast trzeci Niwa Essential Oils, tak jak zgadłam po opakowaniu, ja zgadywałam, no bo opakowanie mamy takie granatowe, on pachnie tak jak ten tradycyjny krem Niwa, jest to ten tradycyjny zapach, także jeżeli lubicie ten zapach, jeżeli kojarzy Wam się z dzieciństwem, kojarzy Wam się dobrze, to będzie właśnie ten mus dla Was. Pamiętajcie, żeby wstrząsnąć puszkę przed użyciem, nakładać go pionowo, ale mamy bardzo fajne opakowanie, które dobrze nam leży w dłoni, więc pod prysznicem, nawet jeżeli, no wiadomo, mamy mokre ręce, nic tam się nie wyślizgnie. Jak widzicie, piana wychodzi nam od razu taka duża.
Jest to taka piana mus, bardzo jedwabista, bardzo gładka konsystencja. Tak przyjemnie się tym myje, że nie czujemy, że się po prostu, że się myjemy. Czujemy, jakbyśmy się smarowali właśnie musem. Słuchajcie, skóra tak pięknie pachnie, że będziecie ją wąchać i wąchać. Jest jedwabiście gładka, także bardzo polecam. Moim zdaniem strzał w dziesiątkę, bardzo się cieszę z takiego produktu. Tak dobrze dostępnego. Także mówię wam, to będzie hit. Jeżeli lubicie prysznic, to koniecznie sobie kupcie. Dobrze, kochani, zostańcie ze mną do końca, bo będę mieć dla was rozdanie. A teraz przejdźmy do Q&A. O, właśnie Darek mi napisał. I idę zobaczyć wasze pytanka. Natka 023. Karo, czy dużo czasu ci zajmuje zrobienie miniaturek do filmu? Zawsze masz jakiś kadr z filmu i czasem dodane jakieś emotikonki i tak dalej. To zależy. Czasami zajmuje mi to 2 minutki, a czasami 20. W zależności jak bardzo skomplikowana jest miniaturka. Najdłużej, najwięcej czasu zajmują takie miniaturki, gdzie mamy kolorowe tło, bo wtedy musimy wycinać wokół zdjęcia. Także te zajmują około 20 minut, ale lubię robić kolorowe miniaturki. One przyciągają wzrok. Mushi XM. Miejsce, do którego najbardziej chcesz pojechać, jest to Japonia. Teraz to jest mój kolejny cel. Myślę, że może za rok pojedziemy do Japonii. W Stanach byliśmy, tutaj po Europie też sporo podróżowaliśmy. Teraz będę jechać jeszcze do Maroka za kilka dni, a właśnie marzy mi się Japonia. Klaudia 871. Ile pani wydała na wszystkie kosmetyki? Darek twierdzi, że kupiłabym za to samochód. Ola Czyzak. Czy lubisz śliwki? Bardzo lubię, ale mam fobię z dzieciństwa, boję się zawsze, że w środku są robaki, więc muszę sprawdzać. Mini Mouse 2. Jaki masz zawód, co robisz na co dzień? Z zawodu jestem marketingowcem, specjalistą od marketingu. Co robię na co dzień? Pracuję na YouTubie. Także mam to szczęście, że mogę dla was codziennie nagrywać filmy. Ola Kozuszek. Czy wybierasz się na jakiś koncert? Trafiłaś? Bardzo dobrze z tym koncertem, bo już jutro wybieram się na koncert. Razem z moim tatą jedziemy na Rammsteina i Limp Bizkit. Oboje jesteśmy fanami takiej muzyki, więc nie mogę się doczekać. Już dawno nie byłam na koncercie, chyba ostatnio na Metalice. Ona pozytywna. Czy zastanawiałaś się kiedyś, co byłoby twoim codziennym hobby, gdyby nie YouTube? No myślę, że gdyby nie YouTube, to na pewno bym dużo rysowała i malowała, bo to bardzo lubię i myślę, żeby do tego wrócić. Jak będę mieć troszeczkę więcej miejsca na moją sztalugę i farby, to na pewno wrócę do malowania. Angelika Wol, jak się czujesz po operacji? Operację miałam w 15 marca, więc już dawno temu, dawno i nieprawda prawie, że stopa ma się dobrze, zginam już ją w całości, więc czuję się super i jestem bardzo zadowolona, że poddałam się operacji. Oleńka pyta, na jakiej podstawie wybierasz zwycięzców w konkursach? Nie zdradzę wam tu przepisu jakby na najlepszy komentarz, jak wygrać w konkursie, ale musi przyciągnąć moją uwagę w jakiś sposób. Albo ciekawa treść, albo ciekawy pomysł jakiś. Także na pewno musi mnie czymś zainteresować. Okej, kochani, wybrałam najciekawsze pytanie z Instagrama, a teraz lecę wysuszyć włosy i wybrać ubranie. Réapprends ce que c'est l'amour. Kochani, fajnie, że poczekaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Na koniec mam dla was bardzo fajne rozdanie. Często mnie pytacie, jak to zrobić, żeby testować produkty. Tak jak ja dostaję różne produkty do testowania, mam możliwość przetestowania różnych nowości, które dopiero co wchodzą na rynek. Ja już jestem po testach, ja już mogę wam produkty rekomendować, ale wy też możecie zostać testerkami i też możecie coś wygrać. Po pierwsze, mam tu dla was rozdanie. 3 zestawy po 3 produkty. Takie pełne testowanie i wystarczy, że napiszecie mi tu w komentarzu na dole. Odpowiedź na pytanie, co najbardziej lubisz w porannej pielęgnacji? Myślę, że bardzo proste pytanie, ale wybiorę 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi i nagrodzę po takim zestawie. A dodatkowo drugi punkt. Na stronie Niva, link wam wklejam tu na dole, możecie wygrać jeden z 1000 produktów do testowania i tak jak ja zostać testerką i też mieć przyjemność z testowania czegoś nowego. Także serdecznie polecam. Jeżeli podobała wam się ta forma Get Ready With Me, pamiętajcie, żeby zostawić mi kciuka do góry, to będę kręcić takie filmy częściej, takie luźne Get Ready With Me, takie poranne, wieczorne rutyny. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!